Witajcie moi drodzy, z tej strony Bazog, a to jest nowy plan na serię, coś takiego co będzie w ramach daily vloga. Wybaczcie mi, że wczoraj nic nie nagrałem i nic nie wrzuciłem, o ile ktoś w ogóle śledzi codziennie, ale niestety, ups, jakiś pies szczeka, mam nadzieję, że tego nie będzie za bardzo słychać na mikrofonie. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe. Ta mała seria, jakby podseria vlogów, będzie miała na zadanie was troszkę odchamić w kwestii teorii muzyki. Jak widzicie, jest bardzo to podobne do streama, tylko jest taki stream bez na żywo. Nie będę się rozpraszał, więc będę mógł wam wytłumaczyć jedno zagadnienie w 15 minut, a nie w półtorej godziny i to tak skakać od jednego do drugiego. Poprawiłem też troszkę jakość audio. Tutaj widzicie, mam bezprzewód, już nie będę gadał do pojemnościówki, bo strasznie zbiera pomieszczenie. To powinno być zdecydowanie bardziej zwarte w brzmieniu, więc zobaczymy, jak to będzie działać. Ale no cóż, no w takim razie takie lekcje będą od czasu do czasu. Ten weekend ogłaszam weekendem pentatoniki, bo wiem, że każdy z was umie tą pentatonikę, a mało kto rozumie, o co w ogóle chodzi w tych dźwiękach. To wszystko jest zrobione z użyciem PowerPointa. Tak wyglądają moje prezentacje. Jak ktoś się u mnie uczy, to doskonale wie, jak przygotowuję materiały. No i co? No i oczywiście ten kurs jest darmowy dla wszystkich na YouTubie. Jak chcecie mnie wspierać, to zawsze jest taka opcja. Dla mnie to jest normalne, że ja dzielę się z wami wiedzą tajemną. A wy, jeśli chcecie mnie wesprzeć, to jesteście moimi patronami na Patronite, kupujecie ode mnie materiały ze sklepu, żeby coś tam urwać, albo zapisujecie się na lekcje. To też to nie jest forma wsparcia, bo to jest moja dodatkowa praca, ale wiecie, o co chodzi. Więc darmowe lekcje u Bazoka są zawsze w cenie. Jak nie chcecie mnie wspierać finansowo, chociaż udostępnijcie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i tak dalej, więc dzięki za to wszystko. Trochę się patrzę nie w kamerę, nie gniewajcie się, bo tak jestem rozkojarzony teraz. Nowa sceneria dla mnie. Więc zaczynamy dzisiaj od budowy pentatoniki molowej. Przygotowałem dla was parę slajdów, będę je wypełniał na bieżąco i tłumaczył tak, żeby to miało jakby ręce i nogi. Więc pierwszy slajd to jest budowa pentatoniki molowej na przykładzie pentatoniki molowej G. I wam tutaj rozpiszę po kolei składnikami wszystkie dźwięki, które... Najpierw sobie zróbmy tak, najpierw zróbmy to, co znacie doskonale, czyli ten schemat, tak, opalcowania, pierwszy boks pentatoniki, a potem sobie rozszyfrujemy, jakie to są interwały, jakie to są dźwięki i jaka jest budowa pentatoniki molowej. Więc najpierw wam po prostu sobie tutaj, najpierw wam tutaj rozrysuję tą standardowy układ pentatoniki, który wszyscy znamy. Od G, czyli to będzie pentatonika G-mol, bo na strunie E to jest dźwięk G i to jest dźwięk G, tak? Pentatonika E-mol, więc tutaj od razu sobie zapisuję G-mol, więc tutaj sobie zapisuję, że to jest GG, tak? Ok, i to znamy doskonale. Teraz pasuje rozszyfrować, jakie to są interwały. Między G a tym niebieskim mamy trzy progi, więc to jest tercja mała. To już zamieniam na R, czyli root, na prymę, root, pryma. Zawsze się w zagranicznych opracowaniach nie spotkacie z 1, tylko z prymą, czyli root. Tutaj mamy B3, czyli tercja mała. Od prymy do tego dźwięku mamy kwartę czystą. Od prymy do tego dźwięku mamy kwintę czystą. Od prymy do tego dźwięku mamy septymę małą, a właściwie powinno być napisane w ten sposób. Od prymy do tego dźwięku mamy co? To już nawet jak znacie metody szukania dźwięków na liczenie, to wiecie, że to też jest pryma. I znowu, odtąd dotąd mamy tercję małą. Tutaj mamy kwartę czystą, kwinta czysta. Tutaj mamy septymę małą. A tu jest znowu oktawa między tym a tym. I tu jest tercja mała, więc taka jest budowa pentatoniki molowej. Tutaj na przykładzie G, bo zaczęliśmy sobie tu w miejscu od G. Taka jest budowa pentatoniki molowej. I co to dla nas znaczy tak naprawdę? Rozpiszmy sobie te składniki. Rozpiszmy sobie po kolei, co to było, czyli R, B3, czyli flat third, tercja mała, natural fourth, czyli kwarta czysta, perfect fourth, perfect fifth, i potem mamy
minor seventh, no i pryma, tak? Pięć dźwięków, pentatonika, pięć dźwięków. Pamiętacie, co mówiłem na ostatnim vlogu o pęcie. I teraz, co wam to przypomina? Jaki to może być akord? Bo musicie znać taką zależność, że każdą skalę można zestawić jakimś akordem, każdy akord można zestawić z jakąś skalą. Na podstawie akordów budujemy skalę, na podstawie skal budujemy akordy. Chord Scale Theory. Jak chcecie coś więcej na ten temat, poczytajcie sobie Chord Scale Theory. Polecam gorąco Jazz Theory Book Marka Levina. Tam tutaj, wow, tą tutaj encyklopedię, jakby ktoś chciał. 250 zł kosztuje ta książka, ale jest tu wszystko, co jest związane z jazzem, z harmonią i w ogóle ze wszystkim. Więc to jak byk jest akord jaki? X, czyli X to jest dowolny dźwięk, mol 7, bo mamy prymę, tercję małą, kwintę czystą i septymę małą. X mol 7, tak? Czyli czterodźwięk molowy z septymą małą, plus jeszcze jest 11, czyli jest kwarta. Tak? Czyli to jakbyśmy złożyli z tego akord, zagrali te dźwięki w takiej konfiguracji, jak jakby wszystkie naraz dźwięki ze skali, wyjdzie nam akord molowy z kwartą, czyli undecymą, bo pamiętacie, że wyższe składniki akordów się podaje się po prostu za pomocą liczb wyższych od 8, czyli 9 to jest sekunda, 11 to jest kwarta, 13 to jest seksta, bo budujemy akordy tercjami. Ok, więc wydaje mi się, że to jest dla was w miarę jasne. Jeśli ktoś ma podstawy teoretyczne pod tytułem znajomość interwałów, budowy akordów, to teraz powinno być jasne. No i co? I teraz druga skala, którą chcemy dzisiaj poruszyć, to będzie też budowa, będzie jakby pokazana, to jest budowa pentatoniki durowej, bo to jest dość ciekawa sprawa, czyli zrobimy sobie kopiuj, tak, to usuniemy wszystko, Teoria, znaczy temat lekcji brzmi budowa pentatoniki molowej, ale durowa też tutaj troszkę zamiesza wam w głowie, więc teraz pokażę wam durową, a potem dojdę do tego, co chciałem przekazać i dlaczego te dwie skale są jakby w jednej lekcji. Ok, więc tutaj zrobiliśmy cięcie, teraz będzie pentatonika durowa G. Wiem, że w temacie była pentatonika molowa, ale zaraz wam pokażę taki pewien szachermacher, który można wykorzystać i to będzie ciekawa rzecz. Więc tak wygląda schemat, ten pierwszy bok z pentatoniki durowej. No i co? No i tutaj znowu mamy prymy, tak? To są prymy w odległości oktawy od siebie. Tutaj mamy sekundę wielką, tercję wielką, kwintę czystą, sekstę wielką, pryma. Sekunda, tercja, kwinta, sexta, pryma, sekunda. Zgadzacie się? Wszystko liczę od prym, czyli to od tego do tego jest sekunda, od tego jest tercja, od tego jest kwinta, od tego jest sexta, od tego jest pryma. Czyli oktawa, tak? Jeden i ten sam dźwięk. Potem znowu tak, 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 tak. Rozumiecie, o co chodzi? Tak to liczę. Czyli globalnie jakby te interwały. Można też policzyć, jaka jest odległość między tym a tym, tym a tym, tym a tym, tym a tym, ale jakby to ma mniejsze znaczenie przy potem dalszej analizie, więc kopiuję sobie ten slajd z pentatoniką. Tutaj jeszcze dopiszę, że składniki mol, bo potem tą prezentację wam mogę wysłać. Składniki dur. Chociaż nie, te prezentacje będą dla patronów. Żeby was troszkę zmotywować do wspierania bazoka, to te prezentacje będą tylko i wyłącznie dla patronów. Więc składniki dur to była sekunda, tercja, kwinta i seksta, tak? I co? I z tego wychodzi nam taki mały potworek. Na pewno wiemy, że to jest akord durowy, bo ma prymę i tercję wielką. Tercja wielka, akord durowy, tercja ma akord molowy, więc mamy jakiś X dur. Tak? Mamy kwintę, więc mamy cały trójdźwięk. I teraz pytanie, jak można ten akord nazwać? Jest taka nazwa w książkach 6-9.
nie kojarzyć sobie brzydko albo ładnie z innymi rzeczami. Czyli na przykładzie na przykład G to będzie G69. Albo się tak zapisuje, albo tak. Albo czasem się zapisuje w nawiasie. Chodzi o to, że to jest akord, który ma, jest durowy, ma sekstę i nonę, czyli sekundę w sobie, tak? No i co? I teraz o co chodzi? Te pentatoniki doskonale nadają się do ogrywania takich akordów. Czyli pentatonikę molową możecie wcisnąć pod każdy akord molowy, czyli powiedzmy mamy akord G-mol w podkładzie, gramy pentatonikę G-mol. Pentatonika durowa w kontekście zwykłego durowego akordu może brzmieć dziwnie z tego powodu, że ma dużo dźwięków takich obcych. Może nie tyle obcych na zasadzie, że one nie brzmią, ale są takie powiedzmy troszkę obok tego głównego trzonu akordu. Czyli nie ma septymy, nie ma septymy tercji, czyli tego trzonu budującego tryb. Mamy jakby dużo kolorowych dźwięków, czyli nony, seksty, a mało takich wyznaczających tryby, więc tutaj próbujcie sobie, ale jeśli wam coś tam nie będzie za bardzo grało, bo stwierdzicie, że no to pasuje, ale nie brzmi, no to właśnie stąd się to bierze, że ta pentatonika durowa posiada właśnie takie dość dziwne składniki w kontekście zwykłych, trywialnych akordów durowych, ok? Żebyście teraz to rozumieli. I teraz jest jeden teraz taki myk, który wszyscy mówią, że tak jest, a nikt tego nie tłumaczy, skąd to się bierze. Przeanalizujmy sobie znowu pentatonikę molową, tylko przeanalizujmy sobie ją teraz tymi interwałami wewnątrz. Czyli mamy prymę. Od prymy do tercji małej jest tercja mała, to jest oczywiste. Od tercji małej do kwarty mamy sekundę wielką. Od kwarty do kwinty mamy sekundę wielką. I od kwinty do septymy małej mamy, zaraz sprawdzę, żeby z pamięci tego źle nie zrobić, mamy tercję małą. Ok? I teraz tą samą analizę to sobie zaznaczę na jakiś inny kolor, powiedzmy na taki. No niech będzie na taki, chociaż to słabo widać, ale ok, niech będzie inny kolor. Taką samą analizę przeprowadzimy sobie tutaj, czyli mamy prymę. Między prymą a sekundą mamy sekundę wielką, między sekundą wielką a tercją wielką mamy sekundę wielką, między tercją wielką a kwintą mamy tercję małą i między kwintą a sekstą mamy sekundę wielką i jeszcze o czym zapomniałem, między sekstą wielką a prymą mamy tercję małą, tak rozumiecie? Między szóstką a prymą jakby tutaj idąc jeszcze raz prymę. Mamy tak. A tu jeszcze to samo zrobimy. Między septymą małą, czyli tutaj dołożymy R. Mamy sekundę. I teraz patrzcie, co się dzieje. Kopiuję to z składniki mol. Klik. Kopiuję to z składniki dur. Klik. I sprawne umysły, już to koloruję, żeby było raczej, zauważą pewną zależność. Nie, źle to zrobiłem, wybaczcie. No, ktoś już widzi, prawdopodobnie wiecie, o co chodzi, tylko ja to źle graficznie ogarnąłem, chwilka. To powinno iść w ten sposób. No to dobrze to zrobiłem, w ten sposób. Między tym a tym jest znowu B3. Potem mamy 2 i tutaj tak samo. Czyli te łańcuchy się na siebie nakładają w pewnym momencie. Widzicie? Co to znaczy? To się nazywa tak zwany paralelizm. Może tutaj zrobię takiego ładnego slajda. Paralelizm dur mol. Chodzi o to, że pentatonika durowa ma dokładnie ten sam schemat wewnętrzny interwałów w pewnym momencie, co pentatonika molowa, czyli można te
pentatoniki ze sobą mieszać, nakładać na siebie i tak dalej. Zobaczcie, skopiuję sobie ten slajd z pentatoniką, G, tak? G-dur i skopiuję sobie dźwięki z pentatoniki G-mol, tak? I teraz zobaczcie, zrobię coś takiego, że przesunę pentatonikę molową o trzy progi do tyłu i patrzcie, że dźwięki się na siebie nakładają. Tutaj to widać, że tu się nakłada, tu się nakłada, tu się nakłada. I tu już oczywiście nie patrzcie na te oznaczenia numeryczne, bo to już się pozmieniało wszystko. Ale okazuje się, że tak samo jak mamy pokrewne tonacje dur i mol, tak samo pentatonika dur, mol jest ze sobą pokrewna i można ze sobą je nakładać jedną na drugą. Nie? Czyli tu mamy E mol, bo prymy mamy od E i pentatonika E-mol to jest to samo co pentatonika G-dur. Paralelizm. E-mol, G-dur. Pentatonika E-mol to jest to samo co pentatonika G-dur. Łapiecie o co chodzi? Tu mamy prymy G. Tu mamy prymy E-mol. Myślę, że to jest jasne. Mam nadzieję, że tak. Napiszcie w komentarzach ogólnie, czy ten sposób tłumaczenia dla Was jest w miarę taki przejrzysty, czy za bardzo pędzę, bo to może być ciekawa w ogóle rozkmina. Już 18 minut nagrywam, więc to może być długie. Jeszcze na samym końcu chciałem Wam powiedzieć o jednej rzeczy. Dlaczego nie warto się uczyć boksów, a warto się uczyć dźwiękami? No już na przykładzie tej pentatoniki molowej G niech będzie. Zapisuję sobie dźwięki G, B, C, D, F, G, tak? I co mi daje to, że nie muszę myśleć schematami? Mogę sobie zagrać pentatonikę w taki sposób, zobaczcie, na przykład. W taki sposób mogę zagrać. Mogę zagrać pentatonikę w taki sposób. Mogę? Oczywiście, że mogę. Dlaczego mam być związany jednym schematem? W ogóle, jeszcze ciekawsza sprawa. Frank Gambale gra w ten sposób pentatonikę. Sekunda. W ten sposób gra pentatonikę. I grają sweepem. Dacie wiarę, że on gra to sweepem? Zobaczcie. Tak. Tak gra pentatonikę. Trzy dźwięki na strunę. Jedna dźwięk. Dwa dźwięki. W ten sposób można zagrać pentatonikę. Rozchylić tutaj układ. Pierwszy, trzeci, czwarty palec. I zagrać sobie w ten sposób. Nie jesteście w ogóle wtedy zmuszeni do grania po jakichkolwiek schematach. Powiedzmy tak, tak i potem możecie sobie pójść w tym kierunku, zamiast iść tak bardzo, bardzo sztampowo, możecie sobie pójść tak, tutaj. Czyli gramy tara, tam. I przeskakujemy do innej pozycji. Nie musicie grać zawsze pentatoniki z góry na dół według tego szablonu, który znacie doskonale. Po to właśnie warto się uczyć skal dźwiękami, żeby umieć je odtworzyć w dowolnym miejscu na gryfie, w dowolnej konfiguracji. Też pamiętajcie, że tą pentatonikę można sobie utworzyć, powiedzmy, tutaj. Tak, tu też mamy dźwięk G. Możemy utworzyć sobie pentatonikę tutaj, tylko wtedy F się znajduje tu, a G znajduje się tutaj. Czyli taka pentatonika. Możecie sobie ułożyć pentatonikę, powiedzmy, od tego dźwięku. I wtedy ona będzie już wyglądała tak bardziej klasycznie. Tak. W ten sposób. Możecie sobie ułożyć pentatonikę od tego dźwięku, czyli od G. No nie, to już będzie mało praktyczne akurat. Więc po to uczymy się dźwiękami, żeby nie być ograniczonymi do żadnego schematu, żeby umieć płynnie przeskakiwać między jedną pozycją a drugą. Więc co macie zapamiętać po dzisiejszej lekcji? Do zapamiętania. Pentatonika durowa to jest inaczej akord 6-9, czyli ma prymę, sekundę, tercję, kwintę,
te i sekstę. Pentatonika molowa to jest x mol 7, 11, czyli ma prymę, tercję małą, kwartę, kwintę, septymę małą. Pentatonika molowa i durowa to skale równoległe na drugim stopniu skali mol można zacząć skalę dur lub odwrotnie mówiąc na którym lub odwrotnie mówiąc tutaj na siódmym stopniu, na czwartym stopniu, tak? Na czwartym stopniu skali dur można zacząć skalę mol. I co jeszcze? Warto uczyć się dźwiękami, aby nie ograniczać się do kilku schematów. Ok, więc tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że troszkę Was pognębiłem, że troszkę coś Wam się rozjaśniło. Jeśli nie, no to napiszcie, jak się to nie przyjmie, to będę rezygnował z tej serii, ale póki co warto próbować. Dzięki w ogóle za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Cześć!